Gratulacje. Trudne spotkanie. Graliście bardzo podobnie z Jerzym. Ty byłeś bardziej regularny i chyba dlatego wygrałeś. Dziękuję bardzo. No, było bardzo trudne spotkanie, ponieważ Jerzy zawsze był znakomitym zawodnikiem. Wie, jak się gra na turze. Grał wiele lat z najlepszymi zawodnikami, z którego ja nie mogę powiedzieć, że grałem z najlepszymi, ale próbuję jak najlepiej. I dzisiaj akurat dałem sobie radę, bo czułem się dobrze w formie, returny mi wchodziły dobrze, serwowałem bardzo dobrze, on chyba tylko miał dwa breakbole, które obroniłem i no w końcu zdecydował ten jeden break w każdym secie, więc jestem szczęśliwy, że wygrałem ten mecz. Jaki miałeś plan na to spotkanie? Chciałeś utrzymywać swój serwis i przede wszystkim być agresywny na returnie? No właśnie, no jak się gra z takim zawodnikiem z takiej klasy, który potrafi serwować bardzo dobrze, trzeba trzymać swój serwis, żeby mieć jakąkolwiek szansę, dlatego próbowałem jak najlepiej trzymać mój serwis i w ważnych momentach odczekać i zobaczyć, czy on mi da parę piłek przy swoim serwisie i chciałem po prostu regularnie mu grać przez backhand i próbowałem jak najlepiej i dałem sobie radę dzisiaj, więc jestem szczęśliwy. Nie byłeś tutaj sam, był z tobą twój trener? Tak, mój trener Paweł Strauss, który urodzony jest w Warszawie, więc my rozmawiamy po polsku, ale on ponieważ mieszka już od kilkuset lat w Skandynawii. Grałeś tutaj po raz pierwszy przy tym sztucznym oświetleniu. Nie, właśnie pierwszą rundę grałem w eliminacji na korcie drugim chyba przy świetle, ale no to światło jest trochę inaczej, no więc dałem sobie radę i cieszę się, bo tutaj jest lepiej widać, jak się rzuca piłkę do góry przy serwisie, tam jest trochę ciemniejszy kort. Było też dużo kibiców, dużo wsparcia, co prawda jednak publiczność była głównie za Jerzym, ale poradziłeś sobie z tym. Tak, poradziłem sobie. Ja zawsze lubię grać przed publicznością, bo dlatego trenujemy tyle lat, nie? I tak, żeby mieć występy po prostu na takim korcie, dlatego ucieszyłem się, jak widziałem, że kort się wiesz, pełny jest, no, z kibicami.